Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Klintech. Co my tu mamy? Shot Foam Textile Wash. Słuchaj, tym produktem, tak jak widziałeś w filmie króciutki, nie było czasu, żeby nagrywać, pokazywać, jak się wypłukuje, więc powiem tak. Jeżeli chodzi o produkt, ma obłędny zapach. Naprawdę. Tak jak widać, trochę go zużyłem, co? Praktycznie już końcóweczka. Bawiłem się różnymi rozcieńczeniami. I oczywiście najlepiej zbiera koncentratem. No i właśnie tu też tak producent zaleca. Czyszczenie ręczne. 1 do 0, czyli koncentracik do 1 do 20. I cóż mogę powiedzieć, słuchaj. Produkt pachnie świetnie. Piana utrzymuje się długo. Jeżeli chodzi o czyszczenie wkrętareczką, szczotką, naprawdę bomba. Nie jest to mistrz, jeżeli chodzi o totalne szczury. Siedzenie, które pokazywałem, no ładnie wyczyszczone, ale ja je musiałem później poprawić innym produktem. Z tego względu, że za pierwszym razem produkt sobie nie dał rady. Znaczy fakt, że fotele były dojechane na maksa, tam jegomość, o, cuda na kiju na nich próbował, plamy niesamowite, pozapuszczał je, sam próbował czyścić jakimiś piankami, więc wiadomo, ta chemia jak została, jak się to wgryzło, no była to przeprawa, więc produkt nie do końca się sprawdził. Na drugim fotelu było podobnie, ale tam już wjechałem z moim ulubionym produktem i tam poszło za pierwszym razem, tu musiała być poprawka. Oczywiście za drugim razem produkt by to zgarnął. Walka, jeżeli chodzi z tym produktem, zaczyna się w koncentracie 1 do 10. Przy 1 do 20 już tak nie. Wypłukiwanie. Ogień. Masakra. Niekończąca się historia. I tu leży. Tak jak fantastycznie pachnie migdałami, marcepanem, tak ten klimat. Naprawdę, praca nim jest tak przyjemna, ten zapach się tak fajnie uwalnia. No rewelacja. Tutaj pod tym względem to szukać takiego produktu. Patrzę, co ja tam mam, czy coś tak pachnie. Chyba nie. Tutaj jest naprawdę obłędnie. Ale niestety, no to wypłukiwanie w pewnym momencie zaczęło mnie na troszeczkę wkurzać, bo to trwało i pieni się, i pieni. A jak pieni się, to znaczy, że produkt siedzi, to znaczy, że dla mnie jest brudno, że ten brud nie zebrałem do końca. Szlak mnie trafił. Podłogę zrobiłem idealnie. Fajnie się go zarzuca z pianownicy. Rewelacja, naprawdę. Lubi pianownicę. Rozkładasz go, naprawdę fajnie się szczotkuje, bardzo przyjemnie. I teraz tak, podsumowując produkt, słuchaj, moja subiektywna opinia. Taki średniak, bez polotu, naprawdę bez polotu. Fajne jest to, że super pachnie. Osobiście widzę go jako taki do lekkich zabrudzeń. Nie do jakichś totalnych szczurów przyjeżdża ci, że tak powiem, gnój i nim robisz. Nie. Tu jak dbasz o swoje autko, to ten produkt będzie się sprawdzić. Ręcznie właśnie, pianownica, bonecik, odradzam. Słabo się wypłukuje. Tu bym odpuścił, lubi zaciągnąć go materiał i tutaj raczej bonecik bym odpuścił, odpuściłbym bonecik. Nie, no, moim zdaniem nie bawimy się w to. Jeżeli chcesz się nim bawić, to raczej odkurzacz, kurczę, raczej odkurzacz, żeby go wyciągnąć, bo naprawdę potrafi posiedzieć. Ta piana jednak jest, znaczy gęściachna, no kurczę, nie ciągnę, nie czyli może i nie dobrałem stosownej chemii do rozpuszczenia tego produktu, do wypłukania, ale próbowałem różnymi. I za każdym razem niekończąca się historia. Nawet gorącą samą wodą. I też, kurczę, wymywanie, wypłukiwanie było naprawdę uciążliwe. No dobra, słuchaj. Dla mnie średniak z fajnym zapachem. Więc z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!